A jak oni przełamali tą linię frontu tutaj? Ach, to wyczekiwanie do kolejnego patcha do Europy Universalis 4 Leviathan, którego nie ma i nawet go szczerze mówiąc nie widać, przynajmniej na moment nagrywania tego odcinka. A powiem szczerze, trochę mnie już zmęczyło to balansowanie na linie i zastanawianie się, czy kolejny autosave spowoduje, że no, wyrąbie mi całą kampanię do kosza. Dlatego witam imperialistów, tutaj Lukas w grze Hearts of Iron 4. No tak, poskaczę sobie po grach paradoksu. Tylko pamiętajcie, w Hearts of Iron 4 ja jestem noobem totalnym, który podczas nagrywania tego odcinka wciąż dopytuje się o template'y i do tego jeszcze o czołgi na Polskę. Hurra Polacy, dzisiaj polecimy sobie na Berlin! Tak, zgadza się. Ogólnie nie zamierzam iść ani w kolor czerwony, ani w kolor brunatny, czy tam czarny. Zostajemy jako neutralni w demokracji, też nie pójdziemy. Tfu, demokracja. Badania oczywiście standardowo, wszystko lecimy w przemysł, on jest najważniejszy, musimy sporo na budować tych naszych fabryk. Na początku pójdziemy w budowę infrastruktury w Krakowie, Kielcach oraz Poznaniu. Skupimy się na produkcji dział, bo mi tak powiedzieli, że im więcej dział, tym lepiej. Z idei to chyba rozwój polskiego okrętownictwa. Słyszałem, że to jest najważniejsze. Zbijam się, wzmocnienie państwa polskiego. O, a statki to konwoje będę robił, tylko i wyłącznie. Odpauzowujemy i lecimy od razu na piąteczce. No i teraz ten ulubiony etap, gdzie wy widzicie jakieś pewnie 2 minuty rozgrywki, a ja siedzę i się nudzę przez jakieś 2 godziny klikania kolejnych misji. Wolny handel przede wszystkim, plan 4-letni. Brzmi jak dobry plan, bo tyle mniej więcej życia nam zostało. Uhu, 5 fabryczek już dodatkowych z handlu. Co jest lepsze, rozproszenie czy koncentracja? Kolejne rozwinięcie to czas pozbyć się tostera. Przechodzimy na częściową mobilizację i w zasadzie za chwilę zaczynamy spam fabryk. Budownictwo 2. No i z przyspieszeniem 80% budujemy teraz cywilki. Tak, buduję cywilki. No i tutaj troszeczkę się wstrzymałem. Bierzemy teraz koncern przemysłowy. Na tym się skupiamy, żeby jak najszybciej go wybadać. Następnie tutaj w technologii biorę naprawdę sporo do przodu. Budownictwo 3. Żeby jak najszybciej to wybadać, to nam da bardzo szybko dodatkowe 45% do budowy. Budujcie się fabryczki, budujcie się infrastruktura w Kieleckim, bo do dzisiaj tam nie ma. Kolejne co biorę to teoretyka wojskowości, żeby nam już kumulował expa. Zacznijmy też już szkolić nasze bardzo doświadczone wojsko. 4. zespół badawczy, on ma tylko jeden cel, poprowadzić tą właśnie doktrynę lądową z przewagą ogniową. Pójdziemy w całe to drzewko aż tutaj do tego momentu wsparcia. No i rozpoczęła się japońska inwazja na Chiny. Ciekawe, czy tym razem dadzą sobie radę. Wojna w Hiszpanii trwa w najlepsze. No, możemy wysłać atasze teraz do Chin. Wyjebiście. No i kolejne budownictwo z 39 skończyliśmy we wrześniu 37. I cyk, kolejna doktrynka. Ładny bonus do fabryk. Tutaj chyba jeszcze czegoś nam brakuje. Ale nie wiem czego. A tutaj chcę o tego Józefa Hallera, który jeszcze przyspiesza nam budowę fabryk wojskowych. Co prawda jeszcze ich nie buduję, ale zaraz będę. Jeszcze polski rewanżyzm sobie zbadajmy. No i rozpoczynamy budowę naszego przemysłu zbrojeniowego. W sumie tutaj już zakończmy. 85% szybsza budowa fabryk wojskowych. Super! No, też robimy teraz cel na Litwę oraz na Łotwę. Więcej fabryk! Więcej ich mi tutaj budować. Tutaj robimy sobie takie dywizje do przełamania, które mają nam pomóc w tym, w teorii. Mam nadzieję, że mi starczy sprzętu na 12 z nich. W sumie październik nadszedł, no to tutaj wyboru wielkiego nie mam. Muszę zacząć wymieniać nasze cywilki na surowce, bo ich potrzebuję. Ale jeszcze nie będziemy zabierali bonusu do produkcji. Nie wiem, co jest ważniejsze, co jest lepsze. Trzeba było pewnie jakąś matmę w Excelu zrobić. No na razie jeszcze lecę na wolnym handlu do początku 39, potem to ograniczę. I tak, wiem, że produkuję przestarzały sprzęt, no ale jak tak patrzyłem statystyki, to one są mało znaczące w artylerii 1 i 2, dopiero na trójce się to zmienia bardziej. Za to holowaną artylerię tutaj zrąbałem, trzeba było jak najszybciej badać 2, bo 2 jest mega mocna. 2 zawsze na propsie. No i karabiny to w sumie nie sprawdzałem, ale zgaduję, że raczej są ważne. Czas odzyskać polskie ziemie. Tylko Lukas wypowiada wojnę i zapomniał jeszcze wyznaczyć oczywiście, że coś tu takiego jak plan też jest przecież i wypadałoby to zrobić. Nawet chyba wszystkich wojsk nie mam na granicy.
Aha, czuję, że wojna z Imsami będzie bardzo ciekawa. I tak jak mówiłem, lecimy tutaj we prawą stronę. A tutaj nasza wojna leci bardzo po naszej myśli, wszystko zajmujemy. No i wspaniałe zwycięstwo Polski już w drugiej wojnie. I też również zajmijmy to dla siebie. I tak, to są chyba ostatnie dwa zwycięstwa mojego kraju, ale zobaczymy jak to będzie. No i teraz możemy ponownie odtworzyć wspólnotę Rzeczpospolitej. Co warto zrobić, żeby pozbyć się chociażby partyzantów, mieć fajną flagę, no i Rzeczpospolita Obojga Narodów, złożona z czterech. Ale niech tak będzie. Polska i Litwa ponownie stały się jednym państwem, więc rząd polski rozpoczął politykę propagandy historycznej, żeby zdobyć poparcie obywateli dla swojej polityki. Obszar Warowny Śląsk? Nie oddam ni pięści ziemi? Ja nie wiem, czy to będzie słuszna decyzja. Produkujemy 5,60 dziennie. Teraz zamieniam na to. Dużo lepsze ma statystyki ta druga armata. I produkujemy 2,73. Strasznie to powoli wróci do... Szkoda, że tutaj nie ma jakiegoś takiego czasu napisanego, kiedy to osiągnie maksimum ponownie. Oh my god, udało mi się mieć tę dywizję. Wyjebiście! Atak, obrona. Atak, obrona. No człowieku, a ten i tak ginie, więc weźmy tego. Zaczyna nam się robić gorąco. A kto by się spodziewał? No niestety, taki poziom doświadczenia musi nam na razie wystarczyć w tych armiach. Spodziewam się wojny w każdym momencie. Ty, ja o szpiegostwie zapomniałem. Totalnie o tej mechanice. No to czas stworzyć dwójkę. Nie jest źle. Mamy całkiem sporo tej armii tutaj wszędzie rozstawionej. Chociaż tutaj ten front wydaje się być jednak za duży. W sumie Węgry długo nie dołączą do tej wojny, więc jeszcze będziemy czas mieli obsadzić ten front. Gdańsk albo wojna. 23 sierpnia. To chyba nie tak miało być. No, będę miał jeszcze artylery z 41. No, jakoś to się uda. Zobaczymy. I tutaj jeszcze karabiny już mamy. Oh my god, wiedziałem, o czymś zapomniałem. I 1 września, a ja właśnie mówię Niemcom, Gdańsk zostanie w polskich rękach. Tfu na Niemców. Obyśmy to jednak nie była błędna decyzja. Jeszcze sprawdzę, nie, nigdzie nie szkolę wojska, bo ostatnio jak testowałem, to szkoliłem wojsko w czasie wojny. Ale zanim wojna, pamiętajcie, żeby wpaść do NEB. Tam obecnie trwa wyprzedana Good Games Only, która jeszcze troszeczkę potrwa, z kodem Lukas 3% zniżki. O cholera, Titanfall, ale bym sobie pograł. No i nie historycznie, ale 3 września o godzinie 10 Polska i Niemcy znalazły się w stanie wojny. No ja przypuszczam nasz atak na region Królewca. Tak, oczywiście, pagodnie agresji, tak, przystępujemy do aliantów, tak, alianci dołączają do wojny. No gdzie indziej to dobrze nie wygląda, tutaj to w ogóle mi front przełamali. What the fuck? Ciśniemy naszym wojskiem pod dowództwem Andersa na Kłajpedłę oraz na Królewiec, żeby tutaj odciąć totalnie te dywizje niemieckie i następnie je zniszczyć. No musimy się też spieszyć, bo tak jak widzę, na południu nie obstawiłem całej granicy przez przypadek. Do tego momentu tego nie zauważyłem. I robi mi się tam gorąco i potrzebuję tych 12 dywizji, żeby przepchnąć z powrotem nasze wojsko na pozycje wyjściowe. No, ale na szczęście tutaj dość nieźle nam idzie. Anders daje radę, niszczy po kolei. Pozostałe 12 dywizji nam trzyma Niemców cały czas w szachu. No a jednak trochę z tym schodzi. A tymczasem Francuzi robią to, co robią najlepiej, czyli siedzą i nic nie robią. Chiny w 39 jeszcze walczą, wykrwawiają Japończyka. A ja drogo sprzedaję naszą ziemię, drogo. Kocioł się zmniejsza. Oraz nasza zachodnia granica również się zmniejsza. Nie wiem, co będzie pierwsze. Czy ja dobrze widzę? Francja się u mnie desantuje? A ja tymczasem przepuszczam finałowe uderzenie na kocioł i tutaj ginie, nie wiem, jakieś 12 dywizji, jak tak na szybko liczę. 272 tysiące zabite. Okrążenie zamknięte. 391 tysięcy zabitych. Dzielni polscy lotnicy bronią zachodniej Polski. No nic, trochę pomników trzeba będzie po wojnie nastawiać. A my róbmy już nasze pierwsze przełamania. Tutaj widzę, że mam już dużo wojska zebranego. No to teraz nasze dzielne 12 dywizji pod dowództwem Andersa przepycha te nędzne wojska niemieckie. Lecimy w kierunku Szczecina, żeby go zająć jak najszybciej. Przy okazji zrobimy parę kotów i dokończymy niszczenie wojska niemieckiego. W sumie zdobycie Szczecina, ustawienie się na linii Odry spowoduje, że nasza droga na Berlin będzie już jak najbardziej otwarta. W międzyczasie no, Niemcy trochę mnie na południu przepchnęły, no ale siedzimy dalej tam na rzekach. Myślę, że jakbym wiedział te wszystkie wskaźniki, co oznaczają, to byłbym jeszcze lepszy w tą grę. Ale że nie wiem. Szczecin zdobyty, generale! Przekraczamy linię Odry. Boże, czuję się jakbym zdobywał właśnie Jarugę. Masakra, myślałem, że to Warszawa padła mi w międzyczasie. Ale ona jest tutaj, jeszcze daleko. No to co, na Berlin, nie?
Tak, prosta droga, w sumie nikt nas tutaj nie powstrzymuje. Może się uda nam też dojść do Holandii, zanim Niemcy ją zdążą zaatakować. A propos gospodarki, o czymś zapomniałem. O, jakieś dywizje tutaj są. Samochody chyba nie były dobre w obronie, nie? Zaraz Kostrzyn z morza zdobędziemy i lecimy na Woodstock. Rostock, Lubecka, zdobyte. Stralsund? Jak to się wymawia? Wreszcie zaatakowali Holendrów, wyjebiście! No to co, są tutaj żołnierze? O kurka, są przygotowani na to. Ile tego tu jest? No to najważniejsze już zrobione, teraz lecimy z dalszymi badaniami, również dalej w prawą stronę. I? Czyżby się zdało? Jest! Wyzwoliliśmy Berlin! Polskie wojsko w Berlinie, wyzwolone! Upadek Berlina, nie wierzył na Discordzie, że mi się to uda, ale się udało! A my już lecimy drogą prosto na Hamburg, bo Lubecka już zdobyta. I tutaj myślę, że pójdę w te bonusy, bo to mi da tylko broń lepszą, co prawda, której i tak nie wyprodukuję, więc lećmy pod pasywne bonusy. No to lecimy dalej, odcięliśmy sporo dywizji niemieckich tutaj przy granicy z Danią i również za chwilę je zanihilujemy. Troszeczkę też zbytnio forsowałem do przodu, więc zostałem okrążony z tymi moimi cennymi dywizjami Andersa. Wszystkimi siłami atakujemy, no i udało się ponownie Niemców, dzięki czemu nie straciłem tych moich najcenniejszych dywizji. No i postanowiłem odciąć tutaj kocioł przy granicy z Danią, zniszczyć te wszystkie wojska niemieckie i lecimy już tak troszeczkę ostrożniej dalej do przodu ku granicy z Holandią, żeby połączyć się z Francuzami, bo liczę, że wtedy dołączą do mojego frontu i trochę mi go obstawią, bo mi zabrakować dywizji. Wszędzie mi stoją wojska po jednej dywizji na kratce, z wyjątkiem Czech. Tutaj próbuję coś... Nie, Słowacji, przepraszam, Słowacji. Tutaj próbowałem okrążyć do granicy z Węgrami, ale jakoś boty się skapnęły. Tutaj nie miałem nic takiego, co by mi mogło przełamać ten front, więc kiepsko wyszedł mi ten plan. Na szczęście cały czas wojska niemieckie się cofają. Ja zajmuję kolejne porty, odcinając Niemców coraz bardziej od dostaw tych wszystkich surowców, które mogą docierać do nich drogą morską od ich sprzyjających państw. No i niestety moja ofensywa we Słowacji została zatrzymana, już tutaj sobie to odpuściłem, ale jesteśmy coraz bliżej granicy z Holandią, co pozwoli nam ustanowić wspólny front i polskie wojsko właśnie wyzwala tereny Holandii. A czy to jest to słynne zalanie tej Holandii, czy jakoś tak? No bez jaj, czy oni wiedzą, że mamy wojnę? Musimy zdobyć ten port, już jesteśmy połączeni, ale musimy zdobyć ten port. Boże, tylko żeby mi teraz Holandia nie padła, bo widzę, że są już pod Amsterdamem Niemcy. Jest, mamy to, wspólny front i chyba czas zrobić kocioł. Wow, ja wciąż coś produkuję, no ale nic. Wiem, że za chwilę mogą Węgry dołączyć do wojny, więc szkolmy zwykłe dywizje 20. Jak to śmiesznie wygląda, ten cały front, zobaczcie, wszędzie po jednej dywizji. Ja bym sobie nawet mógł tutaj spróbować już przypikać Niemców, bo mamy więcej wojska, tak jak tutaj spróbowałem. No dobra, przygotujmy plan. Może tutaj zaraz ruszymy dalej z atakiem, tak spróbujemy tutaj odciąć ich. Węgry! Oto czas rozdać awanse. Dajmy to jakieś te wszystkie modyfikatory związane z obroną, bo coś czuję, że mi się to przyda. Nikt się nie spodziewał polskiego uderzenia. Udało nam się przepchnąć wreszcie w tych lasach typów. Wyrąbiście. Lecimy dalej. No i nadszedł ten czas, nadszedł ten czas. Oddajmy wschód, albo Polska nie podda się bez walki. No, jakby to powiedzieć. Ukraina jeszcze wróci do polskich rąk kiedyś. Na razie to jest nawet lepiej dla nas, bo nam skraca właśnie granicę z Niemcami. O, a ja dopadłem jakąś dywizję pancerną w kotle Niemcom. No i czas ją zniszczyć. To chyba nie jest normalne, że podczas wojny postanowiłem sobie podszkolić tutaj te jednostki, bo jakieś takie duże straty poniosłem. No, ale obecnie parę kotów zamknąłem, więc czemużby nie? Dobra, skoro tam w Holandii i Belgii na razie armia mi się szkoli Andersa, no to może tutaj małe te... O, i kolejny kocioł, i kolejny kocioł. Może już też czas na robienie polskich ciężkich dywizji pancernych, bo w sumie czemu nie? Patrząc na to, jak Niemcy tutaj spływają od wojsk Andersa. Ej, ale Anders, ty tutaj atakuj dalej. Bo to nam daje kolejny fajny kocioł. O, tu mi się udał duży kocioł. Ohoho, będą płakali Niemcy. Domykamy i czyścimy. Jako w ogóle się już tak pewnie czuję, to teraz lecimy duży kocioł pierwszy pod Hanowerem i trochę mniejszy tutaj pod Kostrzynem, żeby domknąć Niemców i ich zanihilować. Mówię, trzeba Woodstock wreszcie zorganizować, a jakoś o tym zapomniałem. I śmiesznie to dość wygląda, jak idą te nasze wojska i tutaj domykają się w takim ciurku. No i pod Hanowerem się udało, dobijamy Niemców, anihilujemy kolejne dywizje. Serio, robienie tych kotów jest znacznie przyjemniejsze niż granie w Europy Universalis 4. Jakoś mam z tego zabawę, no trzeba naprawdę nieźle się nakombinować, żeby tutaj ich domknąć, okrążyć, wyczyścić
i powtórzyć całą czynność jeszcze raz, jeszcze raz i jeszcze raz. O, USA przystępuje do wojny. No to teraz to już z górki. Tylko kogo ja teraz muszę pokonać, żeby zakończyć wojnę z Niemcami? Japonię też? Czy to jest jakaś osobna wojna? No bez jaj, że Francja jest przepychana przez Włochów. No to teraz Andersem robię naprawdę duże okrążenie. Lecimy w kierunku Szwajcarii, żeby tutaj odciąć te wojska niemieckie. Zobaczymy, czy nam się to uda. I tak, przepychamy. Lecimy dalej i jest, jesteśmy przy Szwajcarii. Wielkie okrążenie na długości linii Maginota wreszcie zrobione. No i trzeba teraz tylko dobić te dywizje niemieckie. No tutaj nadal się nie jestem w stanie ruszyć. Kolejne 12 dywizji do przepychania gotowych. I w sumie to jest chyba wreszcie ten czas, kiedy możemy zacząć planować nasze pozostałe ataki pozostałymi armiami i zacząć pchać Niemców już naprawdę na puszczonym planie wszędzie. Mam nadzieję, że to się uda i nie wykrwawię się w ten sposób jakoś głupio, tym bardziej, że tutaj prawie kocioł domknęliśmy. Ja wierzę, że to robię, ale chyba wreszcie zaczynamy budowę naszych pierwszych dywizji pancernych, oczywiście czołgów ciężkich, bo będą nas służyły tylko do przełamywania frontu. Czas na finałowe uderzenie, ponieważ Rosjanie zaatakowali Niemców, albo Niemcy Rosjan, już nie wiem, kto komu tam wojnę wypowiedział, ale puszczamy plan, wykonujemy nasze operacje tajne, żeby dostać wszystkie bonusy do ataku i lecimy. I wygląda to naprawdę nieźle, wszędzie przepychamy Niemców, zwłaszcza tutaj te nasze dywizje Andersa, które już mają 24 jednostki, te lepsze, przygotowane właśnie do przepychania frontu, szybko to leci, ale zobaczcie tutaj na Słowacji. I nie, no bez jaj, bunty w armii w takim momencie to jest finał wojny, a ci mi się jeszcze buntują. Kto by się tego spodziewał w ogóle, ale okej, to już upadek Niemców jest. O, jest. Właśnie Niemcy upadły. Ja pierdzielę, udało się. Wreszcie! Wreszcie mi się udało. Ha, i widzicie wy moje ulańce discordowe, udało mi się to zrobić, a mówiliście, że mi się to nie udaje, że to jest dla mnie za trudne i nie dam rady, że mam sobie Niemcami podbijać Polskę, a nie na odwrót, a tutaj się udało, no nie na dwa fronty, no ale udało się, oddałem Ukrainę, kiedyś ją odzyskamy, no ale lećmy teraz zniszczyć sojuszników Niemców. Czekaj, to oni dopiero teraz zaatakowali Niemcy? Jakim tu... Ej, wydawało mi się, że wcześniej zaatakowali. No to teraz czas wykończyć Włochy. Widzę, że też przybyły dywizje amerykańskie i przepychają tam na granicy z Francją dalej. A my lecimy od naszej strony. Mam nadzieję, że Anders da radę. O, ja nie mogę, ja to wygrałem. No to w procesie pokojowym zdobyłem następujące tereny dla siebie. Rzeczpospolita Obojga Narodów troszeczkę się rozrosła. No i nie ukrywam, że teraz będzie mnie bardzo interesowała wojna ze naszym wschodnim sąsiadem, ale to może w kolejnym odcinku. Dajcie znać, czy chcecie w ogóle taki odcinek zobaczyć z upadku Moskwy i czy ten ogólnie Wam się podobał, bo w sumie zastanawiam się, może trochę więcej tego hoja zrobić na kanale, nie wiem, z jakichś modyfikacji. Jeżeli tak, to dajcie mi na przykład je w komentarzu. Zostawcie lajka, jeżeli się podobało, a może troszeczkę achievementów, bo też nie ukrywam, że tych achievementów w hoju to ja praktycznie nigdy żadnych nie robiłem i nie wiem, czy to się fajnie ogląda, czy nie fajnie. Dajcie znać mi koniecznie w komentarzu poniżej. A jeżeli Was interesuje, jak poszła inwazja Japonii na Chiny, no to nie poszła. W 42 Japonia jest wykańczana i wypychana.